Okej, widzowie, lecimy, lecimy z EU10. Poklikamy coś tutaj delikatnie, troszeczkę znowu nadrobimy, nadgonimy w zasadzie level. Bo ktoś się śmiał, że niedługo zaczniemy w gildii zaniżać, bo średni wynosi 2,55. Dzisiaj dużo osób bardzo pocisnęło, zaczęły się pakiety z okazji Dnia Świętego Patryka, więc trochę osób tutaj, no, pokupowało je i pocisnęło level. Tak wygląda topeczka w tym momencie. Więc tutaj już najwyższy level 308, oczywiście łowca demonów. Tu go Berek goni. Tu w ogóle zobaczcie, dwóch mocnych wojowników, Plug and Play 300 i Freya 298. Także też się tu w top 10 pojawiają. No i tak generalnie serwerek wygląda. Gdzie jest Andy? Andy jest tutaj, na czwartej pozycji. 11,3 leveli chyba. No to nie tak dużo. Nie tak dużo, dopiero powolutku się tutaj ludzie odpalają. Dobra, level odbierzemy później. Właśnie też z racji levela chcę wbić jakiś wyższy level, żeby dostać 12. A, to źle policzyłem, okej. Chcę dostać tutaj więcej expa z tego level upa, dlatego wbijemy jeszcze dzisiaj parę levelków. No i co? Szybki przegląd konta, co tutaj się pozmieniało. Runek mamy tyle. Niestety dzisiaj znowu skipy, więc kupuję te skipy i od razu robimy resecik, żeby lepsze runki nam leciały. Tutaj aurę mamy 5, niedługo będzie 6. Runki zaraz pójdziemy dalej, tutaj nic jeszcze nie zrobione. 257 level, 80 prawie 2% klaserka. Jakieś tam osiągnięcia porobiłem w międzyczasie. To tak na szybko przelecimy. Pupilki, pupilki wyglądają tak, w sumie jeszcze dzisiaj nie karmiłem. Czy ja mogę coś w tych pupilach kliknąć? Zaraz zobaczymy. Tutaj kogut już ma 34 level i tutaj siedmiornica już ma 25. Czy ja wam pokazywałem tą siedmiornicę? Tak, bo nie mam jej zapisanej, czyli pokazywałem. Dobra, tutaj dwa portale, ale to zaraz, czekajcie. Czy my możemy ubić jakieś środowisko? Chyba będzie ciężko, bo ja na bieżąco ubijam codziennie. Złapałem w ogóle w końcu dyniaka. No way. Złapaliśmy sobie dyniaka wczoraj po północy. To jest pierwsza sprawa. No ale nie, chyba tego nie ubiję. Tutaj raczej też nie ubiję, bo bardzo podobny level. Tutaj niby może bym mógł, bo to jest wojownik. To dzisiaj była, nie wczoraj, no w sensie na wczorajszym streamku, ale tak, po północy, więc już dzisiaj, nie? Tutaj raczej też będzie problem, tutaj nie. No i tutaj siedmiornica jeszcze za słaba. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Portal 70%. Nie wiem, czy go spróbować ubić, to jest zwiadowca. Może spróbujemy, ale to zaraz. Twierdza mi stana na 12. Salkę też mamy na 12, kwatery się budują na 11, tu surek żadnych nie mamy, no tak to ogólnie wygląda. Regularnie są robione ataczki. Trener mamy 8, serce i traktor po 9, wrota 9, no i jakieś tam poboczne budynki też powoli rozwijamy. Gildyjkę wam pokazałem na początku, w dalszym ciągu raczej top 4 utrzymywane jako gildia, więc jak najbardziej spoko. No i tyle, nie? Topkę wam pokazałem, gildyjki na razie robią wyprawy, twierdze niezbyt istotne, w pupilach mamy 35, a topka ma 39, czyli nam brakuje 4 pupili, no i podziemia, no maksymalnie mają 10 serce, my mamy 9, także też nie ma tragedii. Dobra, lecimy, lecimy widzowie, pokażę wam jeszcze na szybko te portale, które ubiłem w międzyczasie i zaczynamy klikanko lożków, żeby nie przedłużać. To taki szybki wstępniaczek, co tutaj się zadziało. Oczywiście między odcinkami nic ciekawego nie robiłem oprócz codziennych czynności, żeby nie żeby się nie wystrzelać z kontentu. O, może tak. Tu portal w ogóle na raz zrobiliśmy. Zobaczcie, jakie hity, piękna seria. Szok z najwyższy level, no to on ma chyba A nie, czekajcie, to 308 to nie jest najwyższy? To on się musiał gdzieś schować, czekajcie. On w pupilach był top 1, tak? Okej, 311, tylko on w EQ na awkę siedzi i jest top 80, dobra. Dobrze, czyli to możemy już sobie odznaczyć. I spróbujmy portal do piekieł zrobić. Wczoraj mu zbiliśmy nie za dużo, bo 40%. Ale jakby, kurwa, tylko on dużo uników robi, no właśnie. Kurwa, no jakby nie te uniki, to by siadł. No trudno. Dostaliśmy kluczyk do strefy mroku, do kolejnego lochu. Więc myślę, że sobie tutaj pierwszych dwóch pokonamy bez problemu. Od tego zaczniemy, dokładnie, cyk. I tu mamy bazyliszka. Też raczej siada bez problemu. Aruna, po prostu musisz pokonać środowisko w pupilach?
i jak masz tego pupila takiego na szaro, nie taki znak zapytania, tylko na szaro, i spełniasz dane wymogi, to już danego pupila możesz sobie odblokować. Tak to działa, ale generalnie polecam poradnik do pupili z 2023 roku u mnie na kanale na YouTubie. Tam wszystkiego się tak naprawdę dowiesz. Tu możemy podmienić, tutaj sobie odzyskamy klejnocik. Tu od razu wrzucimy, dobra, runka nie jakaś fajna, lecimy dalej. Siemanko Strzałwyry, witam. Kiedy ten stojak się dostawało, musisz mieć 1000 runek i... no i tyle w sumie, odblokować zarządca areny, mieć 1000 runek i wtedy ci leci w zbrojowni. Lecimy dalej, teraz tak. Może jakieś tornadko byśmy machnęli. O, dokładnie, coś tam tu jeszcze wpadnie. Tam jakaś klata, ale niestety na wszystkie staty. Kurde, ładnie nam to tornado siada. Tu możemy do kotła, tu możemy do kotła. To na razie sobie zostawię i to niech będzie na razie zostawione. A, jeszcze mamy nowy czar. Pierwszy czar na EU10, widzowie. No i jest to niesamowite gówno. Jest to niesamowite gówno z racji tego, że mamy tutaj obuwie, aby skrócić czas przygód. No jeżeli ktoś skipuje awkę za klepsydry, a wydaje mi się, że wszyscy tak robią, znaczy no może nie wszyscy, ale znaczna większość graczy, no to no nawet nie ma sensu tego kupować. Ja na przykład nie zamierzam. Dobra, lecimy dalej. Jaką postać masz najlepszą według ciebie? No maga, ale to ze względu na to, że ma najwyższy level. A jeżeli chodzi o taką postać, gdzie została powiedzmy najlepiej rozegrana, tak overall. O kurde, tu jakaś brońka. O proszę. No tego to się nie spodziewałem. Lepsza runka. Dobra. Podmieniamy. Nie, runki nie zamieniam, bo jest lepsza. Do toalety nie wrzucam, żeby nie stracić surek. I tu mamy razy dwa. Rozrzut? O nie, bo tam był 700. Tam był 700, a tutaj mam 600. Jezu, nie zauważyłem. Ja pierdolę, mi się w oczach mieni przez tą zupkę. Bez kitu, ja już się nie skupiam na tym, co robię. No ale co no? Jak nie zrobimy jakiegoś fejla na postaci, to nie jest nasz odcinek, więc no... Nie powinienem tego wymieniać, ale jak już wymieniłem, to trudno. Ale w sumie chyba przez wino, jak ja wino wypiłem ile? Z parę godzin temu. Nieważne, nieistotne, widzowie. Runka była lepsza, może nawet nam... A w ogóle sprawdzimy procenty. Sprawdzimy procenty, czy czasem nie wyszło to na plus. Na 13 piętro miałem 0,30, a teraz mam 0,40. I co? Hejterzy? Wszystko na plus poszło. Także jednak wszystko dobrze zrobiłem, nie był to żaden fail. Dobra, lecimy dalej. Geniusz. No dawaj, dawaj, padnij, proszę. W sumie to jest woj. No dobrze by było dobić jeszcze jeden level. Ale jak nie pada, to trudno. Lecimy teraz tak, wieżyczka. Jeszcze się tu trochę poprzebieramy. O, proszę bardzo. Tu też mamy 8% runkę, plus 25, bardzo dobra broń. Robimy miejsce i odzyskujemy. Blok na toperzu. No a co ty się dziwisz? No to jest wojownik, to nic dziwnego, że tu mamy bloka. Dobra, cyk. Jeszcze parę wieży powinno nam popadać. Poprzebieramy pachołki tymi itemkami i pójdziemy jeszcze do strefy mroku. Tam widziałem, że na rosiczkę mam ponad 1%. To ona nam też powinna paść. Cyk. Siemanko Christmas, witam serdecznie. Dobra, siedzi. Rękawice dla Magusia, bardzo fajne. Też wymienimy, cyk, cyk. Jeszcze nie wszyscy mają gemiki, no bo wiadomo jak to teraz wygląda. Jeden gemik nam się kopie z 8 godzin. No ale jest jak jest. Dobra, teraz w ogóle tu będzie seria wojów. I to jest już po 80 wieży, to są takie... to są takie bloki. Więc... no raczej tu już nie mamy za dużych procentów. Dobra, mamy troszkę golda, rozdamy go sobie. Christmas, ale odpowiedziałem ci już, że Maguś, bo ma najwyższy level.
A jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, najlepiej rozegraną w takim sensie, że najlepsze stopowanie lochów i tak dalej, to powiedziałbym, że chyba zabójca, ewentualnie wojownik, jak do tej pory. Wojownik też całkiem nieźle wyszedł na tym wszystkim. Na co większe procenty? Na rosiczkę czy na to drugie? Na rosiczkę. To lecimy z rosiczką. Zakreble moment. Szocik. Nie, szczerze to mi się wydawało, że ta brońka ma górny 750. A ma 570. Po prostu przestawiły mi się te cyferki. Ale dobra, nieważne, już nieważne. A 550 na magu kiedy plus minus? Nie wiem. Jutro mamy level upa. No na dniach. Tak naprawdę zbliżamy się wielkimi krokami do tego. Będzie dla potomków. Dobra, siedzi. 259, okej. Mamy jakieś buciki dla Mariusza, plus 24, też możemy wymienić, to od razu sobie rozmontujemy, cyk. No i co, i teraz to raczej pociśniemy do końca, tak mi się wydaje ten loszek. Cyk. I ten zwiadek raczej też pada, cyk, dobra, mamy to. To od razu możemy rozmontować i tu jakieś mamy, ile to nam daje, plus 12 atemu. No dlatego w sumie spok. Zawsze to pancerz na plus. Dobra, gicior. Co dalej? Co my tu możemy jeszcze kliknąć? Smoczy skarbiec mamy 6%. To nam nie daje za duże expa, ale... ale możemy machnąć. Nie no, przecież 6% mamy na niego. Co jest? A jakbyśmy w ogóle jeszcze pachołką zmienili te... A, tutaj nie ma w ogóle runy, a w tym mamy 5%. Dobra. 8% brońka. O kurwa, nawet 10 może być. Ja pierdolę. To wszystko przez te skipy, że mi się ostatnio trafiają. A wcześniej były same te. Same ulepy i te runki nie szły tak szybko. Punkty życia już możemy 2% mieć. Ale to na razie mniejsza z tym, okej, dobra. Teraz sprawdźmy. Okej, szalony pupil 5,40. Dawaj, dobijaj ten 260. Szonetki dorzucił 20 zł, mogę pozdrowienia od szefa? Dobra, lecimy dalej. Tego zwiada chyba też machniemy. Hello Macisaj, hello. Kurwa, no nie pada coś, dobra. Kapelusz gadki 2%, to może jeszcze jego machniemy. To mój? O, to dziękuję ci Lukas pięknie. Dobra, siadło. Tego też powinniśmy ubić. Który my mieliśmy w ogóle level? 257, no nie? HCTI z 1-2 gemy na HP, reszta na intę. Chyba, że stoisz na wojowniku, to wtedy może ci się przydać troszeczkę więcej HP, żeby więcej hitów ustać. Ale generalnie coś takiego, jak ci powiedziałem. Dobra, puszusia jeszcze machniemy. To jest w ogóle męczarnia, bo my tak mało expa dostajemy za te lochy. To jest dramat. Dobra, to już coś nie siada. Dalej. No na 13 piętro mamy 0,50. To jest mało, ale jakbyśmy go machnęli... Ale dobra, może najpierw strefa mroku, bo w sumie jak my tego maga pokonamy, to my się... no, przeciśniemy dalej, nie? Pokonamy kilka kolejnych przeciwników.
Także jego by było dobrze zrobić. Niecały 1%, 0,80 około. Także szału nie ma, ale no, o, dobra. Ale no, chyba bardziej jego się opłaca klikać niż tamtego w 13 piętrze. Do tamtego jeszcze się przejdziemy na spokojnie. Fajna brońka, bardzo fajna. Odzyskujemy klejnocik od razu. Możemy dać do bucików, dlatego że puszuś mocny, sam wyjebałem na niego fuj grzybów. No ale to nie ma sensu klikać, bo no mówię, to nie da jakoś duże expa. U pachołków broni nie liczy gemika razy 2. To mam nadzieję, że wiecie. Więc nie ma sensu wstawać do broni. Można do czegoś innego. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, kolejny nam pad. 261 level. Sorki, że nie czytam czatu tak aktywnie jak wcześniej, ale no staram się teraz skupiać. Dobra, git. Staram się skupiać na klikaniu teraz. Tu mamy plus 8 i na wszystkie staty rozmontujemy. I tu mamy coś dla Magusia. Plus 27, fajna runka, możemy podmienić. A, i dziury nie robię. Odzyskam klejnot stąd i wstawię tu. Dobra, git. Dalej. O kurwa, piekielny cyklop za pierwszym, pięknie. To sobie zostawimy do rozmontowania na jutro. Gema, nie masz broni maga? Ogar, przed chwilą to powiedziałem. Wy mnie nie słuchacie, czy co? Gem w broni się liczy u pachołków razy 1, więc czy ja go wrzucę do butów, czy do broni, nie ma to znaczenia. Właśnie dlatego to wytłumaczyłem, a i tak ktoś to napisał, ja nie wiem. Dobra, tu może dobijemy 2,6,2 po tej wymianie runki, czy nie bardzo? Teraz w ogóle będzie event epicki? Chyba nie, teraz będą epiki z kostek tylko. Sianko Mikrusek, witam. Dobra, siedzi. I cyk, 2,6,2. I kolejny woj, dobra. To już tornada nie ma co męczyć. Kolejny itemki, a ja nie wrzucałem dzisiaj nic do kibla. To wrzucimy to. Ej, Bogema, nie masz broni maga? Dobra, trole. Lecimy dalej. Tu sobie dobijemy dwa koła. Teraz tak, tornadkę już raczej na dzisiaj nie ruszę. Zobaczmy na strefę mroku jakie procenty, bo to jest kolejny maguś. No kurczę, to jest właśnie to. No kiedyś magowie to by byli tago do przejścia. A niestety aktualnie jest lipa. Na żywiołaka mamy 0,18. Dobra, to zostaje nam tak. Na tego kolejnego smoka mamy 1%. To nie ma sensu klikać, bo to jest za mało. Żeby, w sensie za mało expa, żeby to próbować i wydać grzyby. Na wieżyczkę mamy 1,80. Spróbujemy jeszcze wieżyczkę machnąć jedną. I lecimy do 13 piętra. Magów nie pozmieniali. Zmienili berka, że już nie może się odpalać na magów, przez co każdy mag to jest tak naprawdę problem w lochach. Teraz w strefie mroku stoimy tylko i wyłącznie dlatego, że się blokujemy na magach, nie? Dobra, dla Kunegundy jakiś pasek, ale to nie ma co zmieniać. Okej, okay, na następną wieżę ile jest? 0,24. No właśnie to jest to, o czym mówiłem. Wieża wieży nierówna już na tym etapie. Dobra, to 13 piętro nam zostaje na dzisiaj. 13 piętro, 0,60%. Tu jeszcze sobie dobijemy dwa koła. Lecimy teraz w siłkę. Oczywiście po evencie Golda na pewno również jakiś progresik zrobimy i to większy niż teraz. Ale no dobrze jeszcze te parę leveli docisnąć, żeby zarobić więcej Golda, dostać więcej expa z kalendarza i tak dalej, i tak dalej. Proszę, niech to siądzie. To by była taka wisienka na torcie tego klikanka dzisiejszego, które nie było jakieś obfite, bo wbiliśmy 5 leveli, no ale zawsze coś. Dobra, siedzi. Jezus, jak łatwo. I mamy jakieś gadki, ale te gadki to takie średnie. Okej, okay, to możemy wywalić, gadki sobie zostawimy. W ten sposób zrobimy. Dokładnie, robak, dokładnie tak robię. Odbieram tylko kalendarze, które mają minimum dwa okienka z expem. Pozostałe pomijam. Okej, okay, tą walkę obejrzymy, bo to może być ciekawe.
kurwa, jaka seryjka. A co mam komentować? Skupiam się na klikanku teraz. Kurde, jakbyśmy dostali klucz do kolejnego lochu. Teraz mamy maga, ale kolejnego, dobra. Proszę, niech odda. Ostatnio nie oddało, to niech teraz odda. Proszę. Kurwa. Nie mogę. Pięćdziesiąt grzyba za jednego skipa. Ja pierdolę, nie mogę z tego. Dawaj, kluczyk. Kurwa, no i znowu ten gem na szczęście pierdolony. O, mamy. Za trzecim razem, not bad. Kogo my tu mamy? Woja. Nie, nie, to już wtedy lecę do końca, wilk. Wtedy już do końca, to nie ma sensu, tak jak napisałeś. Okej, okay, to możemy odzyskać. Cyk, cyk. Lecimy dalej. Nie wysyłajcie tych Shreków. W sensie, to chyba nie jest banable ani nic, ale zaśmieca czat. PZ, jak skończę klikać, to ci ściągnę. Jak zarapujesz. Ja pierdolę. Dobra, ile procent? W ogóle to tutaj tak. Tutaj to ja muszę sobie teraz na dniach. To sobie muszę ogarnąć runki przede wszystkim. Ogarnąć sobie lepsze runki na expa, w sensie do awki. Nie no, 1,50 to nie tak mało. Ogarnąć sobie lepsze runki na expa właśnie, żeby już mieć 10% do PD i tak dalej. To jest pierwsza sprawa i muszę pachołkom zacząć dawać punkty życia. To muszę porobić i wtedy będzie o wiele łatwiej też te lochy klikać. Bo na razie to my tak męczymy w sumie, ale tak trochę na odpierdziel to jest wszystko robione. Ale no jakiś tam progresik zawsze wpadnie. A co, symbuś, doganiają nas? To niedobrze. Dobra, siedzi, 2-6-4. Okej. Mam jakąś czapeczkę dla Kuni. Fajna czapeczka, why not? Cyk. Dobra, i teraz mamy Woja. Woja jeszcze zrobimy na pewno. Raczej tutaj dopiero... Dokładnie, kolejny mag będzie blokiem. Okej, okay, co nam daje mniej kryształu? To nam daje. Już niestety nie ma miejsca, więc musimy tak robić. I teraz sprawdźmy sobie na kolejnego zwiada procenty. 0,88. No nie za dużo, ale jeszcze troszkę poklikamy. Oj, nie to. Jezu, jakby on padł, to by było coś pięknego. Generalnie strefę mroku się powinno robić jeden loch po drugim, nie? Ale no jak widzicie, jak mamy maga i to jest taki blok, to czasem warto zacząć kolejny loch i go klikać. No bo... W naszym przypadku wojowie są bardzo łatwi do ubicia. O, szybko, dobra, 2,65. Znowu jakaś czapeczka. To zrobimy tak i tak, bo daje więcej kryształu. No i dobra, mamy piekielnego obcego, to jest zwiad. Oby nam jeszcze padł. I kolejny to jest maguś, na nim znowu staniemy. Ale może nam da jeszcze 266 level. Onion, jak sobie wpiszesz wykrzyknik WoWs na czacie, to ci wyskoczy reflink. Jak wejdziesz w tego reflinka, to tam dostaniesz wielki pakiet startowy warty 25 euro. I tam sobie zakładasz konto, pobierasz gierkę, kończysz samouczek i dostajesz premium na 7 dni bodajże, pasek, boże, pasek, statek jakiś tam dodatkowy i tak dalej. Generalnie nagrody. Ale tu chodzi o gierkę World of Warships. Dobra, to możemy sprzedać. No i co, i tyle. Tu mag. Dobra, sprawdźmy ostatni raz procent. Tak, smoczy skarbiec 1,40, ale go nie klikam. Puszuj 0,58, hemoridor 0,40. Wszystkie trzy lochy dają mi tyle expa co nikt.
Na żywiołaka ognia 0,20, na wieżę 0,16, 13 piętro 0,04, no i walkiria 0,02. A ten maguś, którego odblokowaliśmy przed chwilą, czyli ten, jest not possible. Także chyba tyle, chociaż kurde, no jak mało do levela brakuje. A i może tym tornadkiem by się dobiło? Szkoda tak zakończyć. Znaczy awką bym dobił, nie? Ale... ale no już... Jezu, to jest uzależniające, no przysięgam. Dawaj jeszcze tego Wojka, proszę. Dawaj, dawaj. No klikaj, klikaj. Sianko Mister Obanix, witam serdecznie. Dobra, siedzi, okej, mamy to. Teraz mamy zwiada, zwiadek nam też padnie. I mamy 266 level. I w zasadzie to możemy polecieć do kolejnego woja jeszcze. Cyk. Cyk i kolejny woj. Jego już nawet nie ma sensu klikać, bo będzie raczej problem z nim. Dobra, 266 level. I od razu 267 level, bo i tak już byśmy nie wbili kolejnego. Czyli dzisiaj 10 leveli. Można powiedzieć, 10 leveli progresu, nie ma tragedii. Absolutnie nie ma tragedii, widzowie. Zawsze to na plus. Cyk, cyk. No. Mówię, ogarnę sobie te runki jeszcze tu na pachołkach przede wszystkim, żeby mieli po 15% punktów życia. Sobie ogarnę lepsze runki do awki. To już, o, zobaczcie, premię do PD już mam 2%, to już mogę nawet dzisiaj zrobić. Ja, ale to już powiedzmy po odcinku, bo to poleci na YouTube'a. Na streamku sobie ogarniemy. No i na ten moment tyle. Po evencie Golda pewnie kolejny progres i to już znacznie większy, aniżeli dzisiaj.